Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana. I co jej powiedział? Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, kontynuujemy naszą lekcję, którą Kościół nam daje z Dziejów Apostolskich. To jest czas po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy święty Piotr i uczniowie wracają do wydarzeń męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. I wczoraj święty Piotr powiedział bardzo ważne słowa, takie rozpoczynające drogę. Otóż mówi do Żydów: posłuchajcie uważnie moich słów. Posłuchajcie uważnie, co ja wam chcę powiedzieć. Bo jak pamiętamy, wczoraj była taka grupa ludzi, która niczego nie chciała słuchać, która ma zatwardziałe serca. To arcykapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie, którzy dowiedzieli się, że grób jest pusty, ale nawet tam nie poszli. Nawet nie poszli na inspekcję, nie poszli sprawdzić, co się stało. Ich to nie obchodziło. Oni mieli problem z Jezusem i chcieli ten problem jak najszybciej rozwiązać. Więc najłatwiej było zapłacić żołnierzom i żeby rozpowiadali kłamstwo, że kiedy oni pospali, to wtedy uczniowie wykradli ciało Jezusa. Tymczasem Piotr mówi do Żydów, którzy byli pod krzyżem, przynajmniej niektórzy z nich, którzy znali sprawę Jezusa z Nazaretu, którzy być może chodzili za Nim przez jakiś czas, a może nawet doświadczyli czegoś wielkiego od Niego. I Piotr opowiada im o Jezusie i o zmartwychwstaniu. I dzisiaj słyszymy, że kiedy Piotr im to mówi, to oni przejęli się do głębi serca. Przejęli się do głębi serca. To znaczy, że mamy część ludzi, która to swoje serce zatwardziła i nie chce słuchać. I część ludzi, która usłyszała słowo i to ich poruszyło do głębi. To, co Piotr mówił o Jezusie, są poruszeni do głębi. Czyli dotyka to głęboko ich serca, ich wnętrza. I w tym swoim stanie oni pytają: co my mamy robić, bracia? To jest też nasze pytanie. My też zawsze pytamy. Coś się wydarza ważnego w naszym życiu, albo czegoś nie rozumiemy, albo coś nam się rozjaśnia. I mamy czasem takie pytanie: i co ja mam teraz z tym zrobić? Co my mamy zrobić? I Piotr mówi dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, nawróćcie się. Co to znaczy nawrócić się? Bo Piotr mówi do ludzi, którzy widzieli Jezusa, którzy widzieli Jego cuda, Jego łaski,
Jego znaki, które czynił, uzdrowienia, wskrzeszenia, nakarmienia tysięcy ludzi, oni to widzieli. A i tak potem w Jerozolimie najpierw krzyczeli Hosanna, a potem ukrzyżuj. To są ci sami ludzie, ci sami Żydzi. I Piotr im mówi, nawróćcie się. To znaczy, zobaczcie to życie inaczej. Otwórzcie oczy szerzej. I zobaczcie to inaczej, niż do tej pory widzieliście. Otwórzcie oczy, otwórzcie uszy, a to oznacza otwórzcie serca. I skoro to serce jest już przejęte do głębi słowem świętego Piotra, to jest to podatny grunt na to, żeby dotarło do nich, o co tak naprawdę chodzi. Że nawrócenie to jest zmiana myślenia, jak mówi Pismo. A to się zaczyna albo objawia w tym, że ja inaczej patrzę na życie. Inaczej patrzę na siebie, na drugiego człowieka, inaczej patrzę na Pana Boga, na świat wokół mnie. Nie patrzę przez pryzmat moich różnych okularów, które noszę, albo ciemny. Czasem widzimy wszystko w szarych barwach, czasem zbyt kolorowych. Czasem widzimy rzeczywistość przez różne filtry, albo przez naszą grzeszność, przez nasze słabości. Zobaczyć rzeczywistość taka, jaka jest, to znaczy oczami Boga. I to jest Jego łaska. O to możemy prosić. I to nawrócenie doprowadza do tego, że otrzymujemy w darze odpuszczenie grzechów. Piotr mówi, nawróćcie się, otwórzcie oczy i przyjmijcie chrzest. To znaczy mamy przyjmować. My nic nie mamy robić, nic działać, tylko przyjmować. Przyjąć chrzest i otrzymacie w darze Ducha Świętego. To znaczy też przyjąć i otworzyć się na Ducha Świętego. I ten Duch, tak jak uczniów, którzy po zmartwychwstaniu byli pochowani w wieczerniku, ten Duch i nas wyprowadzi z naszego wieczernika, abyśmy wtedy działali w naszym życiu po Bożemu. Nie po naszemu grzesznemu, tylko po Bożemu. Nawrócić się, otworzyć oczy, przyjąć chrzest, przyjąć zbawienie, które Bóg daje. Przyjąć Ducha Świętego. I mój drogi, to słowo wprowadza nas w Ewangelię, gdzie widzimy Marię Magdalenę stojącą przy grobie i płaczącą. I jakby nie robią na niej wrażenia dwaj aniołowie, którzy ją pytają, dlaczego płaczesz? Czasem jak płaczemy, to nie widzimy wyraźnie. Te łzy, krople łzy, łez działają jak takie soczewki, i one rozpraszają nasze widzenie. Nie widzimy wyraźnie, jakbyśmy przez wodę patrzyli. Jest bardzo rozproszone widzenie. I ona nie widzi wyraźnie. I pojawia się Jezus, ale ona Go nie rozpoznaje. Ona słyszy Jego głos, ale nie rozpoznaje. Dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Jezus i nas pyta czasem. Czego Ty szukasz w życiu? Kogo Ty szukasz? Za czym biegniesz? Za czym tęsknisz? Bo o tym jest też to czytanie. Maria Magdalena bardzo kocha Jezusa. Ale jeszcze jest to niedoskonała miłość. Bo czego ona szuka? Martwego ciała. A tymczasem Jezus jest żywy. Ona spodziewała się czegoś innego i być może te oczekiwania, które miała, to czego się spodziewała, sprawiają, że nie rozpoznaje Jezusa, który jest żyjący. I te jej oczekiwania jakby przysłaniają jej słuch i jej wzrok. I dopiero łaska Jezusa, to, że On do niej mówi Mario, można powiedzieć, dotyka do głębi serca Maryi. Marii Magdaleny. Tak jak słowo Piotra do głębi dotyka serca Żydów. I ona otrząsnęła się z tego wszystkiego. I ona mówi, rabuni, nauczycielu, rozpoznała go. Ona go słuchała, ale nie rozumiała. Ale teraz zrozumiała, bo to dotknęło jej serca. Więc słowo Boga pada tam, gdzie mamy otwarte serce, chętne do słuchania, a nie zamknięte,
jak arcykapłanów i uczonych. I wtedy za Marią Magdaleną możemy potem powiedzieć: widziałem Pana. Ja naprawdę Go spotkałem. W moim życiu, takim, jaki ono jest. I tego spotkania żywego Boga, prawdziwego, życzę nam wszystkim.